Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Jezierski. Jestem pracownikiem Politechniki Opolskiej, a ściślej Muzeum Lam Rentgenowskich na Politechnice Opolskiej. Tematem dzisiejszego wykładu jest historia promieniowania rentgenowskie, historia odkrycia. Otóż historia nauki czy historia techniki ma nie tylko walory czysto historyczne, ale również niesie w sobie aspekt dydaktyczny, poznawczy. Otóż dzięki przybliżeniu historii możemy lepiej poznać pewne prawa, zależności, lepiej zrozumieć po prostu nasz wszechświat. Takim niewątpliwie odkryciem, które warto przybliżyć, jest odkrycie promieniowania rentgenowskiego. Otóż rzadko się zdarza w historii odkryć, aby danemu odkryciu była przypisana konkretna data. Natomiast w przypadku promieniowania rentgenowskiego mamy już od zawsze podawaną datę, że był to 8 listopada, piątek po południu. Skąd jest ta data? Otóż wiadomo, że odkrycia naukowe, czy to chociażby komputera, tranzystora, penicyliny, DNA i tak dalej, nigdy nie mają konkretnej daty. Czasami rozbieżności są nawet rzędu miesięcy czy lat. Natomiast w przypadku odkrycia promieniowania rentgenowskiego mamy datę dlatego, że to odkrycie było tak medialnie nagłośnione w prasie, że w wywiadzie, który udzielił Röntgen zaraz po jego odkryciu, on podał właśnie, że miało to miejsce 8 listopada i stąd do dzisiaj wszyscy powtarzają, że miało to miejsce 8 listopada. Wilhelm Röntgen był wtedy rektorem Uniwersytetu w Würzburgu i właśnie tego 8 listopada uznaje się, że dokonał odkrycia nowego rodzaju promieni, tak on to nazwał. No, chcąc je opisać, przybliżyć, zaproponował nazwę X. Tak jak w matematyce, niewiadoma oznacza się literką X. Kim był Wilhelm Röntgen? Otóż przede wszystkim, tak jak tu jest podane, na pierwszym miejscu to był wielki człowiek. Będę do tego wiele razy wracał, dlatego że oczywiście nas interesuje Röntgen jako naukowiec, ale no, najpierw trzeba być człowiekiem, a potem naukowcem. Zobaczymy w dalszej części, że bywało z tym różnie. Wilhelm Röntgen urodził się w Lennep, to jest miejscowość, dzisiaj się nazywa Remscheid, pomiędzy Dortmundem a Kolonią. Był jedynakiem i w wieku 3 lat rodzina przeniosła się do Apeldoorn, do Holandii, jako że matka Röntgena była Holenderką i tam zamieszkał Röntgen z rodzicami. Chodził do szkoły w Utrechcie i tutaj jest bardzo ciekawy incydent z Röntgenem, który rzutuje na dalszą jego karierę, a świadczy też o tym, kim był Röntgen. Otóż Röntgen tuż przed uzyskaniem świadectwa maturalnego zamieszany był w pewien incydent związany z karykaturą nauczyciela, którą to karykaturę narysował kolega Röntgena. Natomiast nauczyciel, który zastał Röntgena przy tablicy, żądał od niego, żeby powiedział, kto namalował tę karykaturę. Ponieważ Röntgen nie chciał kolegę, powiedzmy, ujawnić, spotkała go bardzo surowa kara, wręcz na dzisiejsze czasy niemożliwa, że tak powiem. Otóż tuż przed uzyskaniem matury został pozbawiony możliwości uzyskania świadectwa maturalnego. Pozwolono mu skończyć szkołę, ale to skutkowało tym, że nie mógł się dostać na żadną uczelnię techniczną z powodu braku świadectwa maturalnego. Jedyną uczelnią techniczną, która przyjmowała tylko w oparciu o egzaminy, natomiast nie w oparciu o świadectwo maturalne, była uczelnia techniczna w Zurichu. Stąd też Röntgen trafił do Szwajcarii w Zurichu. I to skutkowało tym, że tam spotkał się ze swoim mentorem, nauczycielem, fizykiem Kuntem, który go jak gdyby prowadził
I dalsze losy rentgena były związane częściowo z kuntem, potem już samodzielnie. Na mapce widzimy trasę, którą rentgen w ciągu swojego życia przebywał. Widać, że zmieniał miejsce w sumie 11 razy. No tak działo się w tych czasach, że naukowcy po prostu często zmieniali swoje miejsce pracy, bowiem podążali za swoimi mistrzami. W końcu trafił do Wittenberga, gdzie w wieku właśnie 50 lat, będąc rektorem, dokonał odkrycia promieni X. W wieku 27 lat Röntgen poślubił starszą od siebie lat Bertę Ludwig. Byli bardzo szczęśliwym małżeństwem. Po 4 latach bezdzietnego małżeństwa Röntgenowie adoptowali 6-letnią bratanicę Berty o tym samym imieniu, która stała się legalną spadkobierczynią. Wracamy teraz do momentu odkrycia promieni rentgenowskich. Otóż wszystko zaczęło się w połowie lat 50. XIX wieku, kiedy to szklarz uniwersytecki von Heinrich Geisler wynalazł prosty sposób wtapiania elektrod w szkło. Był to przełom w historii techniki, bowiem umożliwiał sposób połączenia metalu z ceramiką, umożliwiał wykonywanie różnych lamp, tak zwanych lamp próżniowych, lamp wyładowczych, lamp gazowanych, bowiem fizycy zwrócili swe zainteresowania ku zagadnieniom związanym z przepływem elektryczności przez gazy. Do tego potrzebne były te lampy częściowo próżniowe bądź wypełnione gazem. I to był temat, którym zajmowali się właściwie naukowcy na wszystkich uczelniach w Europie. Różne gazy wytwarzały różne kolory. Przyjęło się dzisiaj, że nazywamy te tak zwane świetlówki neony od gazu neon, który świeci na jaskrawo-czerwone. I tym zagadnieniem również zajmował się Röntgen podczas swoich badań, że przepuszczał, ja tu wrócę do tego, do lampy, którą on używał w swoim eksperymencie. To były tak zwane lampy wyładowcze, gdzie jest schematycznie pokazany sposób wytwarzania promieni X. Otóż należy zwrócić uwagę, że w czasie rentgena nie była znana struktura materii, nie był znany elektron. W związku z tym trudno było w ogóle wyjaśnić, na czym polega mechanizm wytwarzania promieni X. Pracownia Röntgena wyglądała bardzo skromnie. To był też czas, kiedy się rozwijała elektryczność, elektryka. Röntgen zresztą był właśnie też pasjonatem rozwoju elektryczności, jak również fotografii. Wykonał po 7 tygodniach pracy w swoim laboratorium, gdzie zamknął się, można powiedzieć, ściśle zamknął się, bo nie wychodził z tego laboratorium, tam miał swoje łóżko, żona mu przynosiła jedzenie. Intensywnie pracował od 8 listopada do Bożego Narodzenia, pracował właśnie nad badaniem, nie tyle wyjaśnianiem, co badaniem tych promieni X. Wykonał również pierwsze zdjęcie, poprosił wtedy 22 grudnia swoją żonę, żeby zeszła do laboratorium. Wykonał to pierwsze zdjęcie jej ręki, jest to traktowane jako pierwsze zdjęcie rentgenowskie na świecie. Nie jest ono zbyt wyraźne, ostre. Mówiło się zawsze, że biedna Berta. Dlaczego biedna? Bo zdjęcie trwało około 20 minut. To były tak słabe źródła promieniowania rentgenowskiego, że wymagały bardzo długiego czasu, więc musiała 20 minut nieruchomo trzymać rękę, żeby wykonać to badanie. Skąd właśnie taka presja, jeśli chodzi o rentgena, żeby to w ciągu tych 7 tygodni dokonać
zbadania tego mechanizmu, powstawania tego dziwnego promieniowania. Otóż on sobie zdawał sprawę, że wszyscy naukowcy mają w swoim zasięgu właśnie te lampy wyładowcze, wszyscy się zajmują tym samym i być może już ktoś inny jest blisko tego odkrycia. Röntgen sobie zdawał sprawę z doniosłości z tego odkrycia i właściwie dzisiaj my nie wiemy za dużo na temat samej procedury odkrycia, jakiej używał aparatury, jakiej lampy, toku postępowania, dlatego że to też jest do końca troszeczkę tajemnicą. Röntgen polecił w swoim testamencie zniszczyć wszystkie notatki, zapisy, co zostało uczynione, dlatego nie wiemy za bardzo, z jakiego korzystał sprzętu. Należy sobie zdać sprawę że ponieważ, jak mówię, zainteresowania naukowców dotyczyły tych lamp wyładowczych, czyli wyładowania gazów rozrzedzonych w gazie, należy uważać, że wielu z nich miało do czynienia z tym już mechanizmem powstawania promieni X, aczkolwiek no, nie byli oni jakoś intuicyjnie przekonani, że mają do czynienia z tym nowym zjawiskiem. Röntgen natomiast zauważył to od razu i podjął się tego tematu i dlatego no, jemu należy się to uznanie za odkrycie promieni röntgenowskiej. 1 stycznia, więc zaraz po Nowym Roku, wykonał odbitki, reprinty, żeby poinformować swoich kolegów, naukowców o dokonaniu tego odkrycia. Wysłał również zdjęcia. Dlaczego wysyłał zdjęcia tych prześwietlanych obiektów, między innymi ręki swojej żony, innych przedmiotów? Dlatego, żeby przekonać naukowców, że to nie jest jakiś żart. Dlatego, że to było tak szokujące dla ludzi, że mamy do czynienia z promieniowaniem, które przechodzi, przenika, jest niewidzialne, a przenika przez materiały nieprzeźroczyste, że po prostu jako dowód, że tak jest, załączał te zdjęcia. Jest tu podana lista naukowców, do których on wysyłał tą informację. Ważne jest natomiast tutaj nazwisko Henri Poincaré w Paryżu, dlatego że z kolei ten naukowiec pod wpływem odkrycia promieniowania röntgenowskiego, tego komunikatu, jak gdyby zainspirował francuskich naukowców do dalszych badań, które to badania skutkowały odkryciem z kolei promieniotwórczości. Także można powiedzieć, że promieniotwórczość, czyli promieniowanie naturalnych pierwiastków niektórych, ma ścisły związek z odkryciem röntgena. Również wysłał wśród tych adresatów był profesor Exner w Wiedniu. Wspominam go dlatego, że z kolei jego kolega Lechner jak gdyby spowodował, że informacja ukazała się w prasie. To odkrycie było tak medialne, tak zrozumiałe, mówimy, że to było tak zwane odkrycie nieelitarne, nie dla elit, nie elity to rozumiały, tylko unitarne dla wszystkich, bo każdy, mimo że nie rozumiał mechanizmu powstawania promieniowania röntgenowskiego, wiedział jednak, że rozumiał, że to jest promieniowanie, które jest w stanie przeniknąć przez materię. Można powiedzieć, że Röntgen stał się w tym właśnie momencie takim pierwszym celebrytą. Prasa światowa, tu dla przykładu podaje, jak szybko w Polsce, w Krakowie, we Lwowie i w Poznaniu, dobrze tu widać, w Warszawie, ukazały się już w prasie w styczniu informacje na temat odkrycia promieniowania röntgenowskiego. Stąd właśnie ta presja od 8 listopada do grudnia, chęć szybkiego publikowania, żeby wykazać się swoim sukcesem. To nagłośnienie spowodowało, że 13 stycznia również cesarz Wilhelm II, który był takim
bardzo zainteresowany różnymi nowinkami technicznymi, zaprosił Rentgena na swój dwór do Berlina, żeby mu pokazał wytwarzanie tych promieni rentgenowskich. Cała prezentacja trwała 6 godzin, dlatego że to nie były ani właściwe lampy rentgenowskie, ani w ogóle sprzęt, to wszystko trzeba było zmontować, uzyskać jakąś próżnię. W międzyczasie jedna czy druga lampa uległa uszkodzeniu, stąd właśnie ta 6-godzinna prezentacja. Rentgen również miał bardzo ważną prezentację 23 stycznia 1996 roku na Uniwersytecie w Würzburgu. Tu jest pokazana taka akwarela olejna, dlatego że, jak mówiłem, to były też początki fotografii. Wprawdzie Rentgen sam był amatorem fotografii, mamy dużo fotografii związanych z Rentgenem, ale akurat z tego seminarium nie było. Natomiast jest ono o tyle ważne, że na tym seminarium również Rentgen wykonał eksperyment z prześwietleniem ręki. To była ręka anatoma szwedzkiego Alberta von Kolickera. Pokazana jest tu z prawej strony, zdjęcie dużo lepszej jakości. Natomiast jest to o tyle ważne, że tenże Kolicker zaproponował na tym seminarium, żeby od tego momentu nazywać to promieniowanie nie promieniowaniem X, a promieniowaniem Rentgena. I tak zostało to przyjęte, stąd poprawna nazwa jest promieniowanie rentgenowskie. Tak przynajmniej w Polsce posługujemy się, nasze prawo atomowe i wynikające rozporządzenia mówią o promieniowaniu rentgenowskim. Natomiast kraje anglojęzyczne, częściowo Stany Zjednoczone, zostały przy terminologii promieniowania X. Mówiłem o tej presji, która działała na Rentgena, że on zamknął się w tym swoim laboratorium, nie wychodził, przez 7 tygodni badał właściwości tego promieniowania, nie mogąc w ogóle wyjaśnić mechanizmu jego powstawania. I tutaj na tym przeźroczu przedstawiłem, że do czynienia z tym promieniowaniem mieli również współcześni mu inni naukowcy. Między innymi ukraiński naukowiec Iwan Puluj, amerykański wynalazca Nikola Tesla. Miał do czynienia, uważa się nawet, że on wykonał przed rentgenem zdjęcie rentgenowskie, ale nie potrafił tego zinterpretować. Trzecią osobą był Philip Lennard, również laureat Nagrody Nobla. Otóż, proszę Państwa, Philip Lennard bardzo konkurował z rentgenem do tego stopnia, że uważał, że to jemu się należy właściwie pierwszeństwo w odkryciu. Oczywiście zajmował się tym samym, tak jak wszyscy naukowcy zajmowali się wyładowaniem w gazach rozrzedzonych. On w tym czasie, kiedy Rentgen dokonywał swojego odkrycia, pracował na Uniwersytecie we Wrocławiu, że nawet jak dostawał Nagrodę Nobla 10 lat po Rentgenie, po odkryciu Rentgena, unikał terminologii promieniowania rentgenowskie. Nazywał to promieniowaniem falowym. Nie mógł po prostu znieść, że to rentgen odkrył pierwszy. Ci panowie nigdy się nie spotkali. Osobiście wymieniali kurtuazyjną korespondencję. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę już na czasy późniejsze. Philip Lennard był nazistą, zagorzałym nazistą i w czasie, kiedy ta nauka niemiecka była weryfikowana, naukowcy musieli o pochodzeniu żydowskim musieli opuszczać Niemcy, to Philip Lennard w podręcznikach fizyki zamienił nazwę promieniowanie rentgenowskie na promieniowanie Lennarda, przypisując sobie. Także tu też właśnie wracam do tego tematu człowiek-naukowiec, że no, może być to różnie. Ostatni tutaj na prawym dolnym rogu takie zdjęcie przedstawia z kolei fakt, że w Stanach Zjednoczonych dwaj naukowcy, Goodspeed i Jennings, już w 1890 roku mieli do czynienia z tym promieniowaniem. Dowodem jest właśnie tutaj ten radiogram, ale
uznali to za po prostu wadę tej płyty szklanej, fotograficznej, nie zinterpretowali tego, że może to być powodem właśnie, skutkiem działania promieni rentgenowskich. Także trzeba patrzeć na ten aspekt właśnie w tym kontekście, że no na pewno wielu uczonych, ja tu zresztą nie wymieniam wszystkich, tylko tych najważniejszych, miało do czynienia, ale no nie zajęli się tym, odrzucili to jako powiedzmy jakieś zakłócenie, natomiast rentgen zauważył, że jest to całkiem nowe zjawisko. To, co on mógł zrobić, to opisać właściwości tego promieniowania. Nie mógł wyjaśnić mechanizmu, dlatego, jak mówię, że nie była znana struktura materii. Żeby wyjaśnić mechanizm powstawania promieni rentgena, no przede wszystkim jest potrzebny elektron. Nawet elektron nie był znany. A więc te właściwości, które on był w stanie wyjaśnić i opisać w tej swojej pracy, którą rozesłał do tych naukowców, to są tu wymienione, że są to promieniowanie niewidzialne, że przenikają przez ciała nieprzeźroczyste, że zdolność przenikania zależy od rodzaju materiału, jego grubości, że rozchodzą się po liniach prostych, że wywołują fluorescencję pewnych ciał. To on właśnie zauważył, kiedy wykonywał ten eksperyment, że zaczerniają emulsję fotograficzną i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie sam rentgen nie stwierdził, to dopiero w późniejszych czasach, że promieniowanie rentgenowskie działają szkodliwe na materię żywą, na organizmy żywe. Pierwsze zastosowania, o których rentgen czuł, że znajdą właśnie zastosowania, będzie to promieniowanie wykorzystane, to były do prześwietlania ciała ludzkiego. Oczywiście musimy sobie zdać sprawę, że to nie były, tak jak dzisiaj, pracownie radiologiczne, gdzie były gotowe aparaty rentgenowskie, tylko główne zastosowania to były właśnie związane z lokalizacją ciała obcego w ciele ludzkim, a więc właśnie podczas wojen, gdzie żołnierze, ich ciało jest czasami no, nafaszerowane różnymi odłamkami i trzeba to szybko lokalizować, usuwać. Przedstawiam tutaj te pierwsze zastosowania głównie podczas wojen. Widać na tym przeźroczu, że uczestniczyło wiele osób przy takim badaniu. Często dochodziło nawet podczas tych badań do porażeń prądem elektrycznym. Widzimy tutaj, jak tak już zaznaczałem na początku, rozwijała się wtedy też elektryczność. Te przewody, jeszcze nie było znane tworzywo sztuczne, często były bez izolacji albo w izolacji bawełnianej i dochodziło do porażeń elektrycznych, co się często przypisuje właśnie, że to były ofiary promieniowania rentgenowskiego. Otóż nie były to ofiary promieniowania rentgenowskiego, tylko skutek właśnie porażenia prądem elektrycznym. Przy okazji tych zastosowań podczas wojny, bo takie głównie miały aparat rentgenowski, wspominam tutaj o I wojnie światowej. Maria Skłodowska-Curie uczestniczyła, opuściła Paryż i zainicjowała takie polowe szpitale w postaci samochodów. Sama jeździła kilka razy na front, łącznie ze swoją córką, wykonywała te badania, szkoliła personel, ale podobnie po drugiej stronie frontu, bo Maria Skłodowska-Curie była po stronie Francji, ale po stronie Austrii była z kolei inna znana fizyczka, Lisa Meitner, która we Lwowie również prowadziła tego typu badania. Rentgen otrzymał pierwszą w historii Nagrodę Nobla. Tak się złożyło, że trzeba było przyznać pierwszą nagrodę i została ona przyznana. Był brany pod uwagę również już Lennard, wcześniej przeze mnie wspomniany, ale ostatecznie przyznano Nagrodę Nobla w tym roku, pierwszą nagrodę rentgenowi, natomiast Lennard dostał 3 lata później, w 1904 roku. Przy okazji podaję pierwszą nagrodę w dziedzinie chemii. Mało kto wie, co to za uczony, za jakie odkrycie dostał tą nagrodę. Tak był ta informacja o odkryciu tego promieniowania, jak mówię, była tak powszechnie w świecie znana, że to
Wszyscy dzisiaj wiedzą, że pierwszą Nagrodę Nobla otrzymał Rentgen. Nawiasem mówiąc, honorarium z tej nagrody Rentgen przeznaczył na cele uczelni. Oczywiście Rentgen nie miał do czynienia z lampą rentgenowską, tylko z lampą wyładowczą, gazowaną. Literatura często nazywa to wprawdzie lampą rentgenowską, ale ściśle to nie były właściwe lampy rentgenowskie. Taka właściwa lampa rentgenowska pojawiła się dopiero w roku 1913, a więc niecałe 20 lat po odkryciu przez Rentgena tego promieniowania X, promieniowania rentgenowskiego. Wynalazcą tej lampy był William Coolidge, amerykański inwentor. Warto tutaj wspomnieć, że to były czasy, kiedy przełom XIX-XX wieku, gdzie naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżali do Europy, do mistrzów, na uniwersytety, właśnie pogłębiać swoją wiedzę. Jednym z takich studentów był właśnie William Coolidge, który w Lipsku robił doktorat z chemii. Chemia bardzo stała na bardzo wysokim poziomie wówczas w Niemczech. I zdarzyło się, że Rentgen już po odkryciu tych promieni w 1899 roku, kiedy wizytował Uniwersytet w Lipsku, spotkał się z Coolidge'em. Oczywiście Coolidge sobie jeszcze wtedy nie zdawał sprawy, że zostanie nazwany ojcem lampy rentgenowskiej, że będzie tym, który opracował właściwą lampę rentgenowską. Bowiem zasługa Coolidge'a polegała na tym, że on wynalazł giętkie włókno wolframowe. To giętkie włókno wolframowe jest potrzebne do emisji elektronów. Warto też wiedzieć, że giętkie włókno wolframowe pojawiło się najpierw w lampie rentgenowskiej, a potem dopiero w żarówce. Stąd Coolidge, jak wrócił do Stanów Zjednoczonych, zatrudnił się w firmie General Electric. Tam pracując nad rozwojem lamp rentgenowskich, opatentował aż 83 patenty dotyczące lampy rentgenowskiej. Można stąd nazwać go, że jest ojcem lampy rentgenowskiej. Proszę zwrócić uwagę tutaj na datę urodzenia i śmierci. Człowiek, który całe życie poświęcił się konstrukcji lampy rentgenowskiej, a więc sam je budował, testował, uruchamiał, badał, był narażony na promieniowanie rentgenowskie, dożył 102 lat. To świadczy o tym, że te niewielkie dawki promieniowania rentgenowskiego nie są szkodliwe, tak jak się powszechnie to uznaje. W lampie Coolidge'a, ja tu przedstawię taką typową lampę Coolidge'a, tu mamy prawo właśnie mówić o typowej lampie rentgenowskiej, mamy przede wszystkim właśnie to sterowalne źródło żarzenia w postaci spirali z wolframu i to była zasługa Coolidge'a. No i mamy oczywiście anodę też wolframową, na której jest emitowane promieniowanie rentgenowskie. Firma General Electric, której Coolidge był dyrektorem laboratorium badawczego, zrobiła wielki interes właśnie na tej lampie rentgenowskiej. Tu pokazuję trzech takich uczonych w laboratorium firmy GE, General Electric, którzy przyczynili się do powstania lampy rentgenowskiej. Otóż w środku jest John Thomson. On trzyma taką lampę rentgenowską, starszy pan. To jest odkrywca elektronu, laureat Nagrody Nobla. Z lewej strony jest Irwin Langmuir, który wykazał możliwość sterowania tymi elektronami z rozżarzanego metalu, co jest niezbędne właśnie do sterowania natężeniem w lampie rentgenowskiej. Również laureat Nagrody Nobla. No i z trzeciej William Coolidge, twórca właściwej lampy rentgenowskiej. Można powiedzieć, że Wilhelm Rentgen miał szczęście nie tylko w tym, że dokonał odkrycia w ogóle, ale że stało się ono znacznie ważniejsze, niż można się było tego spodziewać, zarówno pod względem naukowym, jak i pod względem zastosowań. Rentgen, tak na wstępie była podana jego data urodzenia i data śmierci,
dożył wieku 78 lat. Czyli też można powiedzieć, jak na mężczyznę z przełomu XIX-XX wieku, gdzie średnia mężczyzn była 50 lat, dożywając 78 lat, no dożył dość sędziwego wieku. I tu jest na jego grobie taki napis: życie dało mu dużo, lecz on dał więcej niż sam otrzymał. Iskra w jego umyśle zapaliła światło, które rozjaśniło ciemne ścieżki nauki. Nieśmiertelną jest jego praca, nieśmiertelny jest on sam. I na koniec, co wiąże się z rentgenem, ze słowem rentgen? Otóż wymieniłem nie wszystkie terminy, które używane są w odniesieniu do rentgena. Pierwszy to była taka dawka ekspozycyjna rentgen. Używaliśmy liczniki Geigera, Millera. Do dzisiaj używa się tego terminu rentgen, aczkolwiek jest to dawka już nieaktualna w momencie, kiedy wszedł układ SI. Ale od 28 roku do lat 70. był stosowany właśnie rentgen. Rentgen jako jednostka dawki ekspozycyjnej. Następnie pierwiastek, nowo odkryty pierwiastek w 1994 roku w Darmstadt w Niemczech o numerze liczbie atomowej 111 został nazwany na cześć rentgena rentgenium. Oczywiście jest to pierwiastek syntetyzowany. Kolejna sprawa to jest wiele ulic na całym świecie, również i w Polsce, które noszą nazwę rentgena. Jeśli chodzi o pisownię rentgena, to tu mamy problem z tym o umlaut. Stąd w Polsce niektóre ulice się pisze rentgena albo roentgena. W Polsce mamy ulicę rentgena we Wrocławiu, Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie. Natomiast najwięcej oczywiście jest tych ulic w Niemczech. Z jego podobizną ukazało się 27 znaczków pocztowych w różnych państwach. I na koniec wspominam o dość tragicznej katastrofie związanej właśnie z superekspresem, który nazywał się Wilhelm Conrad Rentgen, dlatego że to była największa katastrofa w Europie. Otóż pociąg taki Intercity, składający się z dwóch lokomotyw, 11 wagonów, kursujący na trasie Monachium-Hamburg, w 1998 roku uległ katastrofie, jedna z największych katastrof, gdzie zginęło ponad 101 osób, a 300 zostało rannych. Od tego momentu postanowiono, że w kolejach niemieckich nigdy już nie będzie pociągu o nazwie Wilhelm Rentgen. Na tym zakończyłbym historię odkrycia. Zapraszam na część drugą, która będzie dotyczyła już zastosowań promieniowania rentgenowskiego. Dziękuję bardzo.